Op. O, nawet samo stanęło. 18,5 kg. Czyli widzicie, 3 razy tyle, jak dobrze liczę. Witajcie! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zgrabiarką, bo akurat jest na wierzchu. Pamiętacie kółko z piaskiem? Zmienimy go. Jarek, ale cały czas powinieneś jeździć na tym kółku z piaskiem, jak już go założyłeś. I tak będzie. Tylko dokonam pewnych, kurde, doświadczeń. Zaraz powiem, o co biega. Cały tamten sezon jeździłem na kółku, kurde, w zgrabiarce z tyłu z piaskiem. No było zasypane piaskiem, tam był taki odcinek rok temu, kurde, ja go próbowałem zrobić na piankę, kurde, poliuretanową, ale się nie udało, w końcu zasypałem go piaskiem i powiem wam, to się fajnie, kurde, sprawdzało. Ale w zimę sobie zrobiłem koło, kurde, normalne, leciutkie, fajne i mówię, założę, nie będę dziadował, ale później sobie myślę, kurde, ale jak niektórzy wzięli ze mnie przykład i też sobie takie koła porobili, to trochę nie bardzo, więc wpadłem na pomysł, żeby zobaczyć, jak kółko z piaskiem zachowuje się w innym, kurde, miejscu w zgrabiarce. Interesuje mnie, wiecie, czy równie dobrze się będzie sprawować takie koło z piasku z przodu tej zgrabiarki. Na tyle nie było najgorzej. Oczywiście takie rozwiązanie kółka z piaskiem ma sporo wad. A największą wadą jest to, według mnie, że się ciężko po prostu go... Ciężko się zgrabiarkę przepycha. Przestawia z miejsca na miejsce rękami. Oczywiście, ktoś by mógł powiedzieć, Jarek, no ale to jeszcze dochodzi to, że to jest cięższe, to bardziej ubija łąkę, siano. No zgadza się. No ale to wiadomo, coś kosztem czegoś. Także tak. Oczywiście najlepsze, nie ma co tu dużo mówić. Wiadomo, że najlepsze jest pneumatyczne, nie na żaden piasek, tylko normalne. Tylko one się dość często przebijają, jeszcze jak zgrabiarka stoi, kurde, na powietrzu. Przez zimę, nie jest podniesiona, to te koła momentalnie siadają. Dlatego sytuacja rok temu zmusiła mnie, nie było na oponę, nie było na dętkę, więc radziłem sobie właśnie zasypaniem jednego koła piachem. Po taniości, żeby było. Okej, tam starczy. Może być i tak, trochę nie bardzo, ale... Ale niech będzie. I teraz co zrobimy? Opuścimy. Jest powietrza. Jest, kurde. I teraz tu założymy to koło z piaskiem. Dlaczego tutaj? Bo tu jest taki, kurde, właśnie myk, że to koło musi dostosować się do tamtego koła, bo tamto jest z dyszlem. To wiadomo, że tamto się sprawdzi z piaskiem, bo zawsze będzie podążało za dyszlem. A mnie interesuje, czy tamto koło, jak będzie właśnie to z piaskiem, czy będzie ok. Więc szybka podmiana. No taka ta przewracarka tradycyjna. Teraz tu trzeba podnieść i szybko zmienimy to koło na to koło z piaskiem. O, i zobaczymy jeszcze, ile waży to koło, a ile waży takie z piaskiem. Przyniosłem wagę specjalnie na te testy. O kurde. Spróbuję tak to koło zmienić. Trochę nie halo, ale może na mnie nie spadnie. Jak myślicie? Aż tak się robić nie powinno. To jest nic niezabezpieczone. O kurde. Ale może się utrzyma. Nawet pod koła nic nie podłożyłem. Kurde. Dobra. A teraz zważymy jedno koło. Ile waży? Ile ono waży? Nie wiem, czy tam widzicie. 6,5 kg. No tu go nie trzymam. Jeszcze raz zważymy, żeby było wszystko
Fachowo. 6,5. 6,5 waży takie normalne koło. Dętka z oponą. Teraz zważymy to koło z piaskiem. Ile waży? Jak myślicie? Ja myślę, że 20. Albo nawet lepiej. Op. O, nawet samo stanęło. 18,5 kg. Czyli widzicie, 3 razy tyle, jak dobrze liczę. Najgorzej jest po prostu w przepychaniu z grabiarki rękami. Ja na łące nie widzę żadnej różnicy, jak już ciągnę traktorem maszynę. Ale na podwórku zapina się źle i w ogóle przeprowadza ją. Sprawdzimy teraz, czy takie koło z piasku zda egzamin, kurde, w tym, kurde, akurat na tej osi. Jarek, to nie jest oś. No wiem, ale wy wiecie, o co chodzi. Dobra, żeby to nie spadło, kurde, na mnie tylko. Ciężej się zakłada, bo trzeba podnosić, kurde, bardziej ciężką rzecz. Najważniejsze, jeżeli byście chcieli takie koło sobie zrobić, znaczy, ja nie polecam w sumie, ale jak nie ma się wyjścia, to można takim kółkiem się ratować, jak się przebije i nie ma, kurde, innego. To żeby napchać jak najwięcej tego piasku. Jakby tego piasku było fez do oporu, to ono by całkiem lekko chodziło, lżej. A jak tego piasku jest mało i ono się ugina, to nie spełnia swojej roli. Gdyby zleciało, to najwyżej bym już nie grał na akordeonie, bo by nie było palców. Po prostu czy to, bo to koło dostosowuje się do tamtego z dyszlem. Druga sprawa jest taka, że ja tą z grabiarką, przewracarką, czy tam jak się to nazywa, ja tylko zgrabuję, ja nie przewracam nią. Dobra, opuszczamy, będziemy testować, jak ono tutaj akurat w tym przypadku się będzie sprawować. Bo tu się sprawowało świetnie. Ale oczywiście powiem wam, że tylko jedno takie koło, kurde, zda egzamin, bo wszystkie to na pewno by traktor by miał za ciężko. Byłoby to bez sensu. Mowa tylko o jednym kole. Tu, jak było tutaj, to się sprawowało świetnie. Zobaczymy, jak tu się będzie sprawować. Opa! To co, najpierw rękami spróbuję ją wypchnąć. Już widzę, że jest dobrze. Dostosowuję trajektorię jazdy do tamtego. Czyli, co tu dużo mówić, takie koło sprawdzi się w każdym miejscu w zgrabiarce. Nawet tam, gdzie musi się dostosować, kurde, do tego prowadzącego. A prowadzące jest koło z dyszlem. Widzicie? Także hula maszyna. Jarek, i chciało ci się, kurde, tak zmieniać działające koło? No dlaczego nie? Już jak robić testy, to obiektywne, nie? Te koła są takie, że je się rozbiera, odkręcając te śruby, i wtedy wychodzi, no, wiecie, o co chodzi. Rozbiera się jej, wtedy się wyjmuje oponę, dętkę, tak się je naprawia. Więc tego piasku napchałem po prostu, no wiecie jak, co tu będę mówił. Ale można by też było dziurą pchać, nie? Bo tutaj już ona się nie nadawała, bo zobaczcie. Kurde. Ale ważne też jest, że jeżeli piasek wsypuje się dziurą w oponie, to żeby tę dziurę później jakoś zakleić, bo tak to będzie ten piasek
się wysypywał. U mnie się nie wysypuje, bo jeszcze tu pianką wszystko troszkę obkleiłem, więc ten piasek nie ma którędy uciekać. No a piasek, tak jak mówiłem, ładowałem po prostu... Za mało go jeszcze naładowałem, bo jakbym go naładował szczelnie, to kurde by było jeszcze lżej, by to wszystko chodziło. Ale już widzę, że się system sprawdza. No dobra. To także taki test na dzisiaj, na szybko. Ale już powiem wam, drugiego koła, nawet jakby mi się zepsuło, to już piaskiem bym nie wypychał, bo samego tego, żeby bardzo ciężko było ją podpinać, bo trzeba wtedy większej siły, żeby... Trzeba idealnie traktorem podjechać. O, już kurde, muszę zmieniać tutaj parę tych drutów. Kurde, bo trochę brakuje. Także widzicie, kurde, jak to jest. Pomimo, że mam sprawne koło działające, tamto co zdjąłem stąd, to niech jeździ już, kurde, na takim. A co tam? No dobra. Także dzisiaj taki krótki, szybki test. I co więcej, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Jarek, stawaj ty na wagę, powiesz nam ile ważysz. Nie, kurde. Jak wiem, to dla siebie. I tak pewnie nie zobaczycie stąd. Nie będę robił zbliżenia. W każdym bądź razie stówki nie dobijam. Do stówki brakuje bardzo dużo.